Przywitała w słońce w końcu. Tutaj jest z tyłu Oliwia, która pięknie wygląda na łóżku. Czekamy właśnie na śniadanko i mamy w planach już dzisiaj wyruszyć na plażę. Nie wiem, czy idziemy jeszcze w górę? Myślę, że jednak postawimy się na plażę. Dzisiaj właśnie. Dzisiaj z racji pogody po prostu chcemy zrealizować swoje pomysły na materiały na plaży związanymi z palmami, z słońcem. Więc zobaczymy, jak nam to wyjdzie. A tutaj nasz widok z balkonu, który dzisiaj jest przepiękny. Wczoraj, jak widzieliście pewnie na przebitkach, nie było aż tak pięknie. Myślę, że gdyby jeszcze Barcelona była zielona, to już w ogóle byłby sztos. Niestety zieleń jest tylko na plaży. Dlatego tam idziemy. Mamy owocki. Znowu jaja i chleb. My ogólnie jesteśmy bardzo jajeczne dzisiaj. I pankejki, tak żeby nie było za przyjemnie. Żeby nie zniszczę. Hejo, jesteśmy właśnie na La Rambla. Dzisiaj już dopisuje nam słoneczko. Idziemy nad morze. Mam nadzieję, że uda nam się zrobić fajne zdjęcia, poopalać się. O tak, poopalać się. Jest mi gorąco teraz. Więc no. Liczę, że dzisiaj będzie piękna pogoda. To jest mój statyw, bo po prostu chciałabym... Siwa jest wykorzystywana na maksa, tak. Jestem statywem Asi. I nawet mi za to nie płaci. Co płacić kiedyś, jak się dorobię? Po prostu chciałam, żebyście mi całą widzieli. Bo... A ja to co? Bo statyw? Vlog, a twoje włosy są wystarczającym tutaj akcentem kolorystycznym. Nie wiem, czy wczoraj... coś widać, bo tak mi radzi, właśnie, że nie widzę nic. Widać. Byłyśmy wczoraj próbować tapasów i tego napoju bogów. Nie pamiętam ogólnie, na czym skończyłyśmy, ale jesteśmy już w cieniu. Że byłyśmy wczoraj na... Czy mam być twoim statywem? Nie, tylko chcę słuchać. Chcę, żebyś była ze mną. Że byłyśmy wczoraj na... O, tak będzie lepiej. Byłyśmy wczoraj na... Tapas. No nie, na... Sangli. Sangli. Czy jakoś tak. I że jest kocioł panoramiksy, jeżeli... Byliście coś takiego w gimnazjum, tylko troszeczkę mniej mocne. No, ale ogólnie idziemy teraz na plażę. Tam dostaliśmy w polecenia dzielnicę, czy tam kompleks przy plaży. Tutaj się wam wyświetli gdzieś nazwa. Czy jest tam podobno dobre jedzenie? Mamy okazję może czegoś spróbować nowego dzisiaj. Będziemy mieli okazję czegoś nowego spróbować. Póki to jest mega cieplutko, mogę to się rozebrać. Znaczy w cieniu teraz jest chłodno. No wiem, jest tak, teraz też bym się rozebrała. Więc pogoda nam dzisiaj dopisuje. Będziesz się rozbierać. Tak, mam nadzieję, że posiedzimy się trochę nad morzem i nacieszymy się tym, bo ja kocham morze w każdej postaci, plaża, piasek, palmy. No dzisiaj myślę, że jest ten dzień. Thank you.
Idziemy teraz coś zjeść, ja w sumie jestem już prawie w kostiumie kąpielowym. Wskakujemy do wody zaraz. Tak. Jest obecnie cudowna pogoda, jesteśmy na promenadzie, chodzimy po jedzonku i zostajemy w sumie do późnego wieczora. Tak, tak. W tych okolicach. Nie opłaca nam się wracać już, to na pewno. Znaleźliśmy już lokalizację, jak widzicie, nad Mącką. Jesteśmy nad morzem, ja zamówiłam sobie dorsza, więc to moja pierwsza rybka, taka prawdziwa z Hiszpanii. Jestem mega ciekawa, jak one smakowały, bo zazwyczaj to było z jakichś tam bufetów na wakacjach zorganizowanych. Jestem w staniku, to nie jest tylko kąpielowy, stanik z Jim Glamour, ale świetnie się sprawdza na taką pogodę. Jak ktoś ogląda mnie z magazynu, to możecie mi wysłać shorty do zestawu. Siwa jak zwykle pije wino, jestem fit, więc piję wodę. I Siwulka też będzie testowała makaron z owocami morza, więc zobaczymy. Ogólnie pogodę mamy piękną, cudownie, przyjemnie się szło. Jeszcze przed nami churros do zaliczenia, woda, churrosy, kawa i pewnie lody. Ja muszę spróbować w maku Oreo McFlurry, bo jeszcze nie miałam przyjemności. Teraz pokażemy na mnie. Będzie coś z napiekiem pomidorowym, a tutaj mamy kalmary. Tutaj mamy czarny ryż z dorszem, widoczek i siwa ze swoim makaronem. Właśnie w goście. Gosto zawsze i wszędzie. Siwulka. Nasz smutny jednorożec. Nasz smutny jednorożec. O Jezu, chyba nas ogólnie głuchowka. Jednorożec chcesz wtrącić, uwaga. Która jest godzina? Jest godzina 16, powiedzmy. Po 16. A ja mam ochotę umrzeć, jestem tak strasznie zmęczona, proszę. Czy ja mogę iść spać? To tyle. No ogólnie chodzimy dzisiaj cały calutki dzień. Chodzimy w słońcu, w wietrze, w palmach, pośród palm. Bez cukru. I jutro powtórka z rozrywki. Czekamy, ogólnie teraz czekamy na zachód słońca. Jak będziemy wracały, pewnie pójdziemy na jakąś kolację, idziemy do apartamentu i idziemy spać. A jeszcze idziemy na tak po drodze, mówię. Na tym, na którym już byliśmy, bo chcemy kupić jeszcze inne rzeczy i nagrać. Ogólnie mamy za dużo planów, za mało czasu. Tak, zawsze.